Witajcie kochani na moim kanale. W dzisiejszym filmie przedstawię wam 5 typów graczy w Star Stable, ale jeszcze zanim przejdę do odcinka, chciałabym bardzo podziękować moim 3 ostatnim subskrybentom, którymi są Pielec, czy to ty i Kostek. A jeśli to wy następnym razem chcielibyście pojawić się na mojej liście, to zasubskrybujcie mój kanał koniecznie z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco z każdym moim nadchodzącym filmem. Kliknijcie również kciuka w górę, jeśli ten film jest dla was interesujący i zapraszam was na moje social media, do których link znajdziecie w opisie i swoją drogą niedawno wstawiłam na swojego Instagrama kilka naprawdę ciekawych fot, więc wbijajcie, a teraz już bez zbędnego przedłużania zapraszam was do oglądania. Killerem jest osoba, która wystawia na próbę życie swojej postaci i swojego konia. Korzysta ze wszystkich skrótów drogowych, które takowymi nie są i raczej nie należy nimi podążać. Zwykle stara się zjeżdżać ze wszystkiego, co popadnie, aby szybciej przedostać się do wyznaczonego przez niego samego miejsca. Niestraszne mu są jednak rzeki czy jeziora. Wspinaczka? Nie ma problemu. Rezultatem jego poczynań jest jednak tak zwany niebezpieczny upadek, bez którego raczej się nie obchodzi. Killer jest osobą bardzo zawziętą. Za każdym razem, gdy mu się to udaje, czuje satysfakcję. Przegrywem jest osoba, która ma zawsze pecha i ciągle wjeżdża w jakieś przeszkody lub czegoś nie przeskakuje. Ogólnie słabo jej idzie na mistrzostwach czy jakichś treningach. Zwykle ta osoba jest ciągle sfrustrowana, ale dzielnie się nie poddaje i mimo wszystko wierzy, że następnym razem pójdzie jej lepiej. Jest to osoba, która niemal cały czas notorycznie korzysta z podwózek i nieważne jaką odległość ma do pokonania, czy ma się przedostać tylko i wyłącznie z Fortu Pinta do Murland, to ta osoba zawsze wybierze transport niż taką krótką przejażdżkę konno. Są to najczęściej 2 osoby lub zdarza się czasem trio. Są to bardzo zaprzyjaźnione ze sobą osoby, które ciągle razem grają, wykonują razem jakieś zadania, urządzają wspólne wyścigi lub nawet czasem od tak biegają sobie razem po mapie bez celu. Jest to osoba, która praktycznie wcale nie zagląda do czatu lub po prostu ignoruje ona wiadomości i w momencie, kiedy próbujemy nawiązać z nią jakąkolwiek interakcję, to ta osoba najczęściej ani drgnie i nawet nie pokusi się, aby odpisać na wysyłane wcześniej przez nas do niej wiadomości. Tak, a więc to wszystko w dzisiejszym odcinku. Możecie mi dać znać w komentarzu, jakim typem gracza wy jesteście. Ja skłaniam się bardziej w stronę killera i zawsze sobie skracam trasę na różne sposoby. Dziękuję serdecznie Liv za to, że wystąpiła u mnie gościnnie na kanale, pomagając mi przy tym w niektórych scenkach. Swoją drogą Liv też ma swój kanał i nagrywa na nim Simsy, więc jeśli ktoś jest ich fanem, to zapraszam. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie, ja już się z wami żegnam, do zobaczenia.